Utrata pracy, kryzys gospodarczy lub choroby często doprowadzają do tego, że mieszkańcy przestają płacić czynsze w mieszkaniach komunalnych. Często jest to także lenistwo lub poczucie, że czynszu płacić nie trzeba, bo jeśli nas wyeksmitują, to dopiero za kilka lat. Zarząd budynków i lokali komunalnych walczy z takim podejściem i stara się egzekwować długi od mieszkańców. Jest to jednak polityka indywidualna, bo niektórzy nie ze swojej winy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji. Prowadzimy taką windykację, która ma polegać na tym, że ten kontakt z dłużnikami ma być zintensyfikowany, no z tego względu, żeby też przedstawiać różne możliwości spłaty tego zadłużenia. Na pewno nie warto doprowadzać do tego, żeby spirala zadłużenia się powiększała, bo wiadomo, im większe długi, tym trudniej je spłacić i dosyć często, stosunkowo, dochodzi do takiego momentu, kiedy te długi właściwie są niemożliwe już do spłaty, bo jeżeli mówimy o kilkudziesięciu tysiącach złotych, albo nawet w takich ekstremalnych przypadkach o kilkuset, no to trudno sobie wyobrazić, że ktoś taką gotówkę w ciągu jakiegoś niedługiego okresu czasu spłaci. Zbilcz, podobnie jak ZDITM, proponuje mieszkańcom odpracowanie długu. Osoby mające problemy finansowe i jednocześnie nie mające pracy mogłyby zatrudnić się w jednostkach publicznych, na przykład przy sprzątaniu ulic. Część dochodu z tej pracy pokrywałaby zadłużenie wobec gminy. Oczywiście jest także program Odpracuj Dług, czyli program, który pozwala na podjęcie pracy w strukturach Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i w ramach otrzymywanej pensji 25% takiej pensji automatycznie wpływa do kasy zbilku na poczet spłaty zadłużenia. Program działa już od kilku lat, oczywiście on jest ograniczony też finansowaniem z tego względu, że to Powiatowy Urząd Pracy wykłada, mówiąc kolokwialnie, pieniądze dla osób bezrobotnych, którzy zgłosili się do takiego programu. Program ten cieszy się zainteresowaniem mieszkańców, jednak kwoty, jakie udaje się wyegzekwować w ten sposób, absolutnie są nieporównywalne do tego, ile wynosi obecnie zadłużenie mieszkańców wobec gminy. Mam statystyki z roku 2013, wtedy tych ankiet wpłynęło około 70, nieco ponad 70. Nie wszyscy otrzymali propozycję podjęcia pracy. Oczywiście osoby, które już pracowały i jeszcze chcą dalej spłacać to zadłużenie, a pracodawca, czyli w tym przypadku ZDITM, jest z tych osób zadowolony. Takim osobom ta umowa jest przedłużana, one pracują, spłacają ten dług sukcesywnie. Najgorsze jest jednak to, gdy zaczynamy ignorować nasze zobowiązania. Wtedy długi rosną i są coraz trudniejsze do spłaty. Zarząd budynków i lokali komunalnych zachęca więc do korzystania z programów pomocowych. W zależności od tego, jaki kto ma dług, dlatego ten program mógł być albo bardziej, albo mniej pomocny, bo zgłaszały się do nas osoby z 2-3 tysiącami długu, właściwie z kilkoma tylko wymiarami czynszu, wiedząc, że już rozpoczyna się tak zwana spirala zadłużenia, na którą nie można sobie pozwolić, chcą od razu wziąć się do roboty i po prostu ten dług spłacić. I rzeczywiście kilka miesięcy pracy i taki dług znika. Są osoby, które mają kilkadziesiąt tysięcy złotych długu i dopiero chcą rozpocząć jakkolwiek stawanie na nogi i spłatę tego zadłużenia. My tutaj także nie robimy żadnych kłopotów. Więcej szczegółów na temat programu Odpracuj Dług znajdziecie Państwo na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.